Kilkuletnie dziecko, które myśli, że prąd bierze się z gniazdka, a najbogatszy człowiek na świecie to Wojciech Gola albo Fries, odkrywa gramatykę języka polskiego, interpunkcję albo na przykład przypadki. I to jest bardzo uczciwa zapowiedź tego, że nie będzie w jego życiu lekcji polskiego, na której nie pojawiłby się jakiś nowy podział, jakieś rozróżnienie, które niby pomaga w ogarnięciu rzeczywistości. Ale z drugiej strony, samo w sobie wymaga zrozumienia i kilkudniowej refleksji w jakiejś pustelni w górach w towarzystwie medytujących mnichów. Doskonałym tego przykładem jest właśnie rozróżnienie na rodzaje literackie, które spotkasz bardzo wcześnie w trakcie twojej edukacji. Rozróżnienie to jest kluczowe do tego, żeby poradzić sobie przynajmniej jako tako w trakcie przeprawy przez polską kulturę, przez sprawdziany i oczywiście przez egzaminy takie jak egzamin ósmoklasisty albo matura. Podział ten przez całą swoją historię, czy może właśnie przeprawę edukacyjną, uważałem za mega dziwny, bo z jednej strony jest on tak oczywisty i logiczny, że aż głupio było mi się na nim skupiać. Z drugiej strony, jakby właśnie się nad nim chociaż chwilę zastanowić i serio spróbować opisać każdy z tych rodzajów literackich i wskazać różnice między nimi, to okazuje się, że każdy z tej trójki ma gigantyczny własny lore i zrobienie tego w wersji nie sprowadzającej się na przykład do wymieniania bardzo konkretnych przykładów kolejnych dzieł jest praktycznie niemożliwe. No ja się kurczę. Drugiego zapytaj. Albo? Drugiego. Dobra, to drugiego zapytam. Nie ułatwia sprawy fakt, że istnieją dzieła i gatunki, które robią sobie pranka z tego podziału na rodzaje literackie i łączą je wszystkie ze sobą, tworząc składaka gorszego niż 30-letnie BMW twojego kolegi, który zadaje się tylko z 10 lat młodszymi koleżankami, bo po prostu dobrze je rozumie i dobrze mu się z nimi gada. Brother, what's that? What's that, brother? Spróbujmy tego jednak dokonać, zaczynając tam, gdzie większość z nas pewnie nigdy nie próbowała nawet sięgać, czyli pytając o cel podziału na rodzaje literackie. Okay, let's go. No bo dlaczego w sumie ktoś kiedyś wziął dzieła kultury, konkretnie dzieła właśnie literackie, i podzielił je na takie trzy kategorie? No i oczywiście można się tego tylko domyślać, ale najprawdopodobniej, jeśli ta osoba miała dobre serce, to chciała pomóc kolejnym pokoleniom literatów, przyszłych wirtuozów słowa, ale też przyszłych graczy LOLa albo Fortnite'a, których państwo polskie zmusi do chodzenia do szkoły, zmusi do charakteryzowania bohaterów literackich i do interpretowania literatury jako takiej. Jeśli mamy przed sobą dzieło, o którym nie wiemy nic, ale wiemy z jakiego jest rodzaju literackiego, to właśnie jeśli w miarę ten podział ogarniamy, to już jest z czym pracować. Jeśli walczysz o życie na maturze albo na przykład przy odpowiedzi, to świadomość, że lektura, której nazwę pierwszy raz poznałeś albo poznałaś 15 sekund temu, to jest przykład dramatyczny, może posłużyć ci jako narzędzie do wydarcia niezbędnego do przetrwania minimum punktów. European Champion WKU here. Dodatkowo podział na rodzaje literackie ułatwia oczywiście systematyzację dzieł literackich i ich analizę, no jeśli ci na tym zależy, bo na przykład chcesz być kiedyś czatem GPT. Umożliwia też ich odpowiednią kontekstualizację, czyli spełnia naprawdę sporo nikomu niepotrzebnych i w ogóle nieprzydatnych funkcji. That we have here today. If you're over your time. No ale do rzeczy. Jakie są rodzaje literackie i co mają ci do zaoferowania? Zacznijmy od epiki, której synonimem jest słowo opowieść albo historia. Wyobraź sobie starca opowiadającego przy ognisku historię jakiejś bitwy swoim wnukom albo pijanego wujka, który odpala się na weselu o 3:20 i zaczyna opowiadać, jak był telegrafistą w wojsku, jak wojsko było poborowe, no i właśnie spotkali w lesie, nie wiem, jelenie. Czy to nie jest epicka scena? No w sumie nie, to nie jest epicka scena, ale może być na pewnym poziomie. W sensie, o ile ta scena sama w sobie nie jest epicka, tak jak to rozumiemy tak potocznie, to technicznie rzecz biorąc, to jest właśnie przykład epiki, bo w epice istnieje narrator, który relacjonuje wydarzenia, opisuje postacie, miejsca i właśnie zdarzenia czy akcje. Może to być na przykład ten wujek na weselu, ale może to też być chociażby Henryk Sienkiewicz, opisujący przygody Juranda ze Spychowa albo pana Skrzetuskiego. Polska góra! Narracja może być prowadzona w pierwszej lub trzeciej osobie, czyli ktoś, kto zna historię, ci ją opowiada, albo ktoś, kto przeżył jakieś wydarzenia, opowiada konkretnie o tych wydarzeniach, tak jakby robiąc takie POV.
Inspiracją dla utworów epickich były na początku podania ustne, sagi, legendy i mity z przeszłości. To jest swoją drogą ciekawe, bo jest naprawdę sporo opracowań tego tematu, które nie mają problemu, żeby naraz powiedzieć czy zaznaczyć, że mity to jest gatunek literacki, który należy do epiki i też to jest inspiracja, na podstawie której stworzono epikę. Czyli coś naraz jest elementem danego podziału i też inspiracją do jego powstania. No takie dziwne, ale to nie jedyna dziwna rzecz, także proszę się przyzwyczajać, to jest edukacja. Można powiedzieć, że epika jest najtrudniejsza do ogarnięcia ze wszystkich rodzajów literackich, bo wykształciła największą ilość gatunków, które właśnie zawierają się w tym rodzaju, albo przynajmniej najwięcej z nich poznajesz w szkole. Najważniejsze to epos i powieść. Poza tym mamy na przykład nowele, opowiadanie, baśni, bajki, ballady, anegdoty, satyry, albo na przykład pamiętniki, które też są gatunkiem epickim, najczęściej właśnie z takim narratorem pierwszoosobowym. Zaznaczam od razu gwiazdkę przy balladzie, którą omawiam swoją drogą w osobnym filmie, no i też wrócimy do niej w tym materiale. Hell yes! Świat przedstawiony, czyli taki lore stanowiący przestrzeń, w której rozgrywa się fabuła utworu w utworach epickich, zawiera bohaterów, którzy nie są ci obojętni. Znaczy w sumie są ci obojętni, ale nie powinni być. No ale w sumie jednym z powodów, dla których da się niektóre utwory po prostu przeczytać, to właśnie poznawanie takich przeżyć bohaterów, albo na przykład ich motywacji, w ogóle interesowanie się tymi bohaterami, na przykład utożsamianie się z nimi. Nie żeby w innych rodzajach literackich nie dało się tak zrobić, ale no nikt nie mówił, że te podziały będą jakoś logiczne. W epice mocno to widać, no bo śledzimy historię bohatera i na przykład widzimy jego przemianę. W epice jest też fabuła, czyli przyczynowo-skutkowy układ zdarzeń rozgrywających się w świecie przedstawionym utworu. Krótsze utwory epickie, na przykład taka nowela czy większość opowiadań, będą jednowątkowe, ale fabuła może być też wielowątkowa, omawiająca naraz 45 różnych wyzwań, z którymi mierzy się 15 bohaterów, z których żaden nie powinien być ci obojętny. Żaden wątek i żaden bohater. I wreszcie mamy także fabułę epizodyczną, w której nie wiadomo, czy autor gra z tobą w szachy 7D i wątek gościa sprzed 500 stron zaraz wróci, czy może spędziłeś kiedyś 5 godzin czytając historię wiewiórki, która szuka orzeszka i dosłownie ten wątek się tutaj kończy i to tyle, co chciał ci przekazać autor. I teraz wracamy do dylematu miłosnego jakiejś hrabianki, już nigdy nie będzie nic związanego z tą wiewiórką. To był taki epizod. Dobrym przykładem dzieła epickiego jest w sumie większość literatury poznawanej w szkole, no ale na przykład Pan Tadeusz, czyli epos narodowy albo epopeja narodowa, którą swoją drogą omawiam na tym kanale, także polecam ci materiał właśnie o nim. Pan Tadeusz maluje obraz szlacheckiej Polski na tle historycznych zmagań, no ale to pewnie wiesz. Zdecydowana większość epiki to będą dzieła pisane prozą, czyli językiem, który niewiele ma wspólnego z jakąś taką dźwięcznością i melodyjnością, bo skupia się przede wszystkim na zawartości. Skupia się na tym, aby możliwie wiernie oddać i opisać świat przedstawiony, bo to od tego będzie zależało wrażenie zrobione na czytelniku. Oczywiście pod warunkiem, że czytelnik dalej będzie to robił, w sensie będzie czytał po 200 stronach opisujących podróż dzięcioła do gniazda oddalonego 50 km od miejsca akcji. Następna w kolejce jest liryka, która aż się prosi o zestawienie z epiką i wytłumaczenie jej cech na takim porównaniu i od tego właśnie sobie zaczniemy. W przeciwieństwie do epiki, liryka przede wszystkim właśnie nie jest, przynajmniej w teorii, epicka, bo skupia się na osobistych emocjach, myślach i odczuciach. Czyli nieważne, czy historie, które poznajesz, dzieją się w okopie II wojny światowej, w trakcie bombardowania, w trakcie jakiegoś galaktycznego starcia, nie wiem, statków kosmicznych, czy jesteśmy właśnie przy kominku w jakiejś pustelni. Ważne jest to, co czuje bohater, albo bardziej, co czuje podmiot liryczny. Bo właśnie tutaj trzeba wprowadzić pojęcie, na które przeciętny uczeń reaguje w podobny sposób, co pies, kiedy powie mu się, że idziemy do weterynarza. Czyli, no właśnie, podmiot liryczny. To główna składowa utworu liryki, wokół której najczęściej konstruuje się takie dzieło. Podmiot liryczny ma jakąś historię, ale przede wszystkim ma swoje myśli i uczucia. Reaguje na rzeczywistość i to tworzy znaczenie i odbiór całego utworu. Czasem wpływa nawet na jego budowę i strukturę, czy konstrukcję. I tak właśnie ze względu na to, w jaki sposób podmiot liryczny albo osoba mówiąca zwraca się do ciebie w wierszu czy w innym utworze lirycznym, wyróżniamy tak zwaną lirykę bezpośrednią, w której podmiot występuje w pierwszej osobie,
sobie, czyli mówi jako ja, wprost wyraża swoje przeżycia i uczucia, oraz lirykę pośrednią, gdzie podmiot jest bardziej ukryty, na przykład schowany za jakąś konstrukcją świata przedstawionego i wyraża swoje myśli i przeżycia nie wprost, ale poprzez sytuacje, jakieś porównania albo przez inne postacie i też czasem nawet ich odczucia, ale to jest wyższa szkoła jazdy. Wracając do epiki, jeśli narrator w powieści mówi ci, że krzak po lewej stronie drogi, którą idzie bohater, jest uschnięty, to chodzi mu właśnie o to, że uschnął krzak. Może być tam jakaś przekmina, ale dotycząca na przykład tego, że dawno nie padał deszcz. I tyle. This is epic. Wszystko jest ok, w miarę zrozumiałe. Pod warunkiem oczywiście, że to czytasz, bo to jest 600 strona pierwszego rozdziału, albo w ogóle wstępu do Krzyżaków. A jeśli w liryce, na przykład w poemacie miłosnym, dostajesz opis uschniętego krzaka, to najprawdopodobniej podmiot liryczny chce ci powiedzieć, że bardzo kocha jakąś hrabiankę, ale niestety jest z innej klasy społecznej i musi teraz wyjechać na praktyki zawodowe do Wiednia i przez 3 miesiące nie zobaczy swojego crusha, który w ogóle nie jest mu pisany, bo jej rodzina nigdy by się na to nie zgodziła, no i tam właśnie krzak usycha. Stop it. Get some help. Jest jeszcze liryka inwokacyjna, w której niby wiadomo, kto się do ciebie zwraca, ale wypowiedź podmiotu lirycznego jest zwrotem retorycznym. Tak jakby próbuje wmówić czytelnikowi, że to on sam ze sobą rozmawia i uprawia jakąś taką autorefleksję, ale jednocześnie wszyscy dobrze wiemy, że to jest autor. I na koniec dość rzadka forma, ale często omawiana w szkole w sumie. Czyli nie rzadka, bo przecież nie czytasz utworów lirycznych po prostu sobie dla przyjemności, to jest liryka zbiorowa, albo w sumie bardziej w tym kontekście podmiot liryczny zbiorowy, wyrażający myśl jakiejś mniej lub bardziej oczywistej grupy, na przykład narodu albo wszystkich ludzi, którym ktoś kiedyś złamał serce. Czasem podmiot liryczny zbiorowy będzie schowany za jakimś elementem świata przedstawionego i to są w sumie niezłe szachy 7D, bo na przykład przemawia do ciebie sterta kamieni albo drzewa w lesie i to jest podmiot zbiorowy, ale chodzi o to, że te drzewa albo no właśnie, nie wiem, kamienie, to jest powiedzmy chociażby naród polski czy jakiś inny taki serio ważny podmiot zbiorowy. Liryczne utwory dotykają tematycznie w sumie dosłownie wszystkiego, ale głównie tego, co bliskie człowiekowi, czyli emocje, miłość, sfera sakrum, na przykład wiara, zagadnienia patriotyczne i zagadnienia filozoficzne. Sympatycznym przykładem liryki z oczywistymi kontekstami i znaczeniem może być hymn Polski. Z kolei przykładem utworu, którego omawianie jest równie przyjemne, co wchodzenie na rysy w zbroi XVI-wiecznego rycerza, to są treny Jana Kochanowskiego. I oba te utwory omawiam u siebie na kanale. Polecam ci szczególnie treny, bo to wyjątkowy przykład utworu, w którym autorowi udało się naraz opowiedzieć o swojej traumie i ją odreagować i jednocześnie straumatyzować całe pokolenia Polaków, którzy mając 16, 17 albo 18 lat, muszą analizować, a później na maturze tłumaczyć egzaminatorom, jak to jest, jak jesteś ojcem, umrze ci córka i w ogóle żony nie ma blisko ciebie, żeby cię pocieszyć i masz kryzys wieku średniego. Trzeci rodzaj literacki to dramat. Wyróżnia go przede wszystkim przeznaczenie, bo to jest utwór stworzony nie po to, żeby go czytać, a po to, żeby oglądać go na scenie. Ale od razu zaznaczę, że nie każdy dramat jest przeznaczony do realizacji scenicznej, no ale generalnie jest to cecha, która wyróżni go, tak jak na przykład narrator wyróżni epikę albo podmiot liryczny lirykę. Nice. A już na pewno wyróżniała dramat klasyczny, zwany też antycznym, chociaż utwory liryczne też czasem w sumie śpiewano, na przykład w trakcie jedzenia winogronek albo biczowania niewolników. Ponieważ celem dramatu jest dobre widowisko na scenie, jest on skonstruowany w oparciu o dialogi, ewentualnie monologi i zachowania opisane m.in. w didaskaliach, które napędzają taką wartką akcję i nadają kontekst, który w epice dostarczyłby ci narrator. W dramacie narratora z reguły nie ma, bo nie ma sensu, żeby był. Widzisz, co się dzieje, nie potrzebujesz instrukcji obsługi bohaterów, bo poznajesz ich w sposób najbardziej namacalny ze wszystkich trzech rodzajów. Istotne znaczenie w dramacie klasycznym ma zasada trzech jedności: miejsca, czasu i akcji. Omawiam ją szerzej, tak jak wszystkie inne cechy dramatu klasycznego w moim odcinku o, no nie zgadniesz, dramacie klasycznym, ale też w sumie w odcinku o epoce antyk. Oba te utwory bardzo polecam, serio. W skrócie, według tej zasady, akcja dramatu trwa maksymalnie 24 godziny, ma jedno miejsce wydarzeń i skupia się na jednym problemie, czy na jakimś jednym wątku głównym. Żeby nie było za łatwo, zasady tej nie stosuje mniej więcej połowa dramatów, które zaraz omówię, na czele z dramatem szekspirowskim i romantycznym. I polecam ci, bo o obu tych rodzajach dramatu, w sumie, czy kategoriach dramatu, też mam filmy na kanale.
Polecam, właśnie. W wielu dramatach dodatkowo znajdziemy didaskalia, czyli tekst poboczny będący wskazówkami dla czytelników. Jest to, tak ogólnie mówiąc, moim zdaniem najprostszy z trzech rodzajów literackich, właśnie za sprawą dominujących przestrzeń dzieła wypowiedzi aktorów. Niebezpieczeństwo może stanowić jedynie fakt, że dramaty, nawet w najbardziej ogólnych opracowaniach, dzieli się na podgrupy. Jest na przykład właśnie dramat antyczny czy klasyczny, z którego wykształciły się dwa podstawowe gatunki dramatyczne. Komedia i tragedia, a z połączenia ich później narodziła się tragikomedia. Jest też dramat właśnie Szekspira, stworzony w epoce elżbietańskiej, który przełamuje tę konwencję klasyczną i jeszcze bardziej odjechany dramat romantyczny, będący przeciwieństwem wszystkiego, co ma dramat klasyczny, czyli po prostu takim pełnym wyzwoleniem spod jakichkolwiek zasad. Do tych rebel dramatów zaliczamy utwory o swobodnej konstrukcji, łączące różne kategorie estetyczne, na przykład groteskę z fantastyką albo z realizmem. I to są utwory skonstruowane w sposób serio bardzo utrudniający ich analizę, przynajmniej od tej strony technicznej. Ale polecam w ich przypadku skupiać się po prostu na historii. Tak jakbyś czytał epikę, albo bardziej jakbyś czytał streszczenie epiki, bo stawiam, że nie istnieje już człowiek zdolny do przeczytania na przykład takich krzyżaków. I bardzo kurwa dobrze. Są jeszcze dramat mieszczański, groteskowy, jest nawet, uwaga, dramat epicki, czyli taki, który skupia się na społeczeństwie i który ma morał, tak jak opowieść albo uniwersalne przesłanie, jak jakiś mit. I tutaj właśnie dochodzimy do wniosku z początku mojego materiału, że niby wszystko to jest proste i logiczne, aż tak wstyd się nad tym skupiać, wstyd to rozkminiać, ale z drugiej strony, jakbyśmy zagłębili się w same tylko typy dramatu, okazałoby się, że cały ten podział jest mega skomplikowany i przede wszystkim mega umowny, w sensie on tak dosłownie, mówiąc zupełnie poważnie, nie ma sensu. Bo chociaż sam powiedziałem niedawno, że trudno sobie wyobrazić coś dalszego dramatowi, w sensie takim konstrukcyjnym, czy w ogóle jego celowi, niż obecność narratora, bo to przecież główny element epiki, to znajdziemy utwory, w których dojdzie nawet do tego, w sensie do narratora w dramacie. Ty okłamałeś 40 milionów Polaków prawie. I tak prezentuje się właśnie trzeci rodzaj literacki, czyli dramat. Na sam koniec zapowiedziana już krótka wrzutka, którą rozwijam w moim materiale o romantyzmie z serii o epokach. Są takie gatunki, które z definicji czerpią z każdego rodzaju literackiego i na tym jakby no właśnie się zasadzają. Nazywamy je utworami, albo właściwie gatunkami synkretycznymi. Posiadają one cechy co najmniej dwóch z trzech rodzajów, czyli na przykład epiki i dramatu, albo liryki i epiki. Takim modelowym, wzorcowym gatunkiem synkretycznym jest ballada i ona ma cechy wszystkich trzech tych rodzajów literackich, no i o to właśnie chodziło, żeby pokazać, że w literaturze można wszystko. Omawiam ją w osobnym filmie na tym kanale i jego też ci polecam, no ale trzeba to tutaj zaznaczyć. Gatunki synkretyczne. W skrócie powiem, że ballada to miks wszystkiego, co tutaj omówiłem. To jest poetycki język, rodem z jakiegoś psalmu, narrator, praktycznie nie do odróżnienia od narratora z jakiejś powieści albo innej epickiej twórczości i dialogi z wartką akcją, która najbardziej pasuje właśnie do dramatu. Hell yes! No i okej, udało nam się poznać wspólnie podział, który tak jak mówiłem, mam nadzieję, że teraz tak jak widzisz, z jednej strony jest mega oczywisty i logiczny, no w sumie aż głupio się na nim skupić, a z drugiej strony, no właśnie lepiej się na nim za bardzo nie skupiać, bo może się okazać, że nic o nim nie wiesz. Na takim poziomie zrozumienia jest on moim zdaniem serio mega przydatny. No i to oczywiście w takim szkolnym kontekście. Na sprawdzianie, na odpowiedzi ustnej i kiedy trzeba rzeźbić. To warto rzeźbić w oparciu o te trzy rodzaje literackie. Jeśli chcesz ambitnie poznawać kulturę, no to też jest taka prawda, że jeżeli rozumiesz, o co chodzi w liryce i czym się różni liryka na przykład pośrednia od bezpośredniej, to może ci być łatwiej odebrać jakieś przesłanie zawarte, nie wiem, w twojej ulubionej piosence. Ale nie ma co silić się tutaj na ambicje, także no po prostu takie coś razem poznaliśmy. Na koniec, jeśli poznajesz to rozróżnienie po to, żeby się przygotować na przykład do matury, to życzę ci powodzenia. A jeśli robisz cokolwiek innego, to też życzę ci powodzenia, bo jestem pewien, że ci się przyda. Bo ogólnie to taka informacja dla ciebie. Jesteś super. Taka ciekawostka. Przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała lubię to i wymierzmy jej razem sprawiedliwość. Nie no, serio, mam do ciebie jedną prośbę. Podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać.